Cała Polska liczy demonstrantów kodu. Dziennikarze TVP dzięki innowacyjnej metodzie długopisowej doliczyli się 45 tysięcy. TVN dzięki kamerom na podczerwień dodał tych, którzy ukryli się w krzakach i wyszło, że manifestantów było 100 tysięcy. Warszawski ratusz dodał do tego tych, którzy maszerowali na balkonach i poukrywali się w kamienicach. Dało to łączną sumę 240 tysięcy. Wciąż jednak trwa spór, ilu Polaków naprawdę protestowało przeciwko kaczystowskiej dyktaturze. Zaledwie 1 promil, czy aż 5 promili. I gdzie w tym czasie była reszta, czyli 99,5% Polaków. Jedno jest pewne, nieważne kto maszeruje, ważne, kto liczy maszerujących. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.